Dzisiaj otwarcie ważnej inwestycji, wszakże nie miasta, ale ważnej dla miasta, prawda? Tak, bardzo ważnej, no nie tylko dla miasta, ale dla całej gminy i dużej części powiatu, bo z tego dworca korzystają mieszkańcy również sąsiednich gmin, Wysokiego Mazowieckiego również, więc standard obsługi pasażerów, warunki na tym dworcu mają znaczenie na, myślę, że przynajmniej dla 1/3 mieszkańców naszego powiatu. Ale poza samym dworcem, poza wyremontowanym budynkiem dworca, samorząd też zadbał o to, żeby teren wokół nabrał jakiejś funkcji. Tak, tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie dworca zrobiliśmy parking na 60 samochodów. Chcieliśmy stworzyć coś w rodzaju takiego centrum przesiadkowego, z którego będą mogli korzystać pasażerowie. Po prostu zostawić samochód na parkingu, jechać pociągiem, wrócić bezpiecznie ten samochód, odebrać i wrócić do domu. Także to była inwestycja samorządowa, ale cały czas koordynowana z inwestycjami PKP, co podkreślałem tutaj, dobrą współpracę z wykonawcami i w ogóle z realizatorami tej modernizacji dworca. Panie burmistrzu, po wejściu do budynku, do wyremontowanego dworca, rzuca się w oczy od razu piękne zdjęcia historyczne tego dworca tutaj w Szepietowie. Coś może więcej o tych samych zdjęciach? Tak, to był pomysł nasz, żeby podkreślić historyczne walory tego miejsca. Są to dwa zdjęcia, które kiedyś udało nam się zdobyć. Jedno z 1917 roku, które kupiliśmy na aukcji w Niemczech, takiej internetowej. Drugie z 1936, na którym są już mieszkańcy tego terenu. Podejrzewam, że jacyś okoliczni dziedzice. No i chcieliśmy, i oni stoją właśnie przed budynkiem dworca, który tu był jeszcze do czasu wojny, bo w Szepietowie był dworzec identyczny jak w Czyżewie, ale w czasie wojny został zniszczony. Nie ma po nim śladu. Znaczy poza tymi dwoma zdjęciami, które teraz wiszą na obecnym dworcu. W imieniu Polskich Kolei Państwowych witam bardzo serdecznie na otwarciu nowego dworca kolejowego, nowego, czyli wyremontowanego obiektu w Szepietowie. Jest to szósty obiekt wyremontowany w ramach obecnego programu inwestycji dworcowych na Podlasiu, po najbardziej okazałym dworcu w Białymstoku, poprzez najmniejszy obiekt w Jabłoni Kościelnej. Mieliśmy jeszcze po drodze obiekty w Czyżewie, w Czeremsze, w Bielsku Podlaskim, trwają prace w Kuźnicy Białostockiej, w Wasilkowie, więc tych obiektów jeszcze w kolejnej perspektywie będzie wiele. To jest obiekt szósty w całym kraju. Toczą się prace nad 190 obiektami za ponad 2 miliardy złotych, więc to jest największy program modernizacji polskich kolei w historii. Współpraca dobrze się tutaj układa z władzami Szepietowa. Udało nam się zrobić wspólnie parking, zjazd na drogę krajową, tak aby kierowcy mogli dojeżdżać do obiektu i z niego korzystać, tak aby rowerzyści również mogli rowery zostawiać, jest stacja naprawy rowerów, więc myślę, że będziemy tutaj różne funkcje łączyć. Sam obiekt jest zabytkowy, no ale łączy też wiele elementów nowoczesności. Ma systemy zarządzania bezpieczeństwem, jest dostępny w pełni dla osób z niepełnosprawnościami, jest energooszczędny, była tutaj wymiana i całego dachu i izolacje, które sprawiają, że będzie po prostu tani w utrzymaniu. Za mną widoczny jest również działający system dynamicznej informacji pasażerskiej, który informuje o odjazdach, o ewentualnych zmianach w rozkładzie jazdy. To również jest nowoczesne i ważne udogodnienie dla pasażerów. Podróż koleją jest bezpieczniejsza niż drogą kołową. Jest też często szybsza, bo nie ma korków. Tory prowadzą do centrów dużych miast, jak choćby w Warszawie. Tak jest także w Białymstoku. W mniejszych miejscowościach może jest tym łatwiej. No i pozwala podróż koleją łączyć różne inne aktywności. Kiedy się siedzi za kierownicą, no to już nie można nic więcej robić, a w pociągu można czytać, można SMS-ować, można pracować za pomocą internetu, wykonywać różne czynności i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, w ostatnich latach rzeczywiście mamy duży postęp, jeżeli chodzi o prace modernizacyjne. Dotyczy to zarówno linii kolejowych, jak i towarzyszącej infrastruktury, choćby właśnie dworcowej. My jesteśmy wszyscy radzi, że obserwujemy takie ogromne ożywienie w naszym województwie, choć to dotyczy całego kraju, jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe. W tej chwili jesteśmy przy bardzo intensywnie modernizowanej trasie, która ma charakter międzynarodowy, bo to jest przecież linia, która będzie łączyła nasze kraje sąsiedzkie w ramach inwestycji Rail Baltica.
przed nami wiele jeszcze wyzwań dotyczących realizacji tej trasy, ale cieszę się, że to, co mieszkańcy naszego województwa pewnie by wykazywali jeszcze niedawno jako ogromne deficyty, czyli te słabe połączenia komunikacyjne, są w tej chwili rozwijane i to bardzo intensywnie, zarówno jeżeli chodzi o te połączenia drogowe, ale i również, czy przede wszystkim połączenia kolejowe.